Jak by to było, gdybyś mogła spełniać swoje marzenia, uszczęśliwiając innych i pracować jako osobista stylistka? Jak zostać osobistą stylistką? W dzisiejszym odcinku odpowiem na 5 najczęściej zadawanych przez Was pytań o szkolenie dla osobistej stylistki. Zapraszam! Jeśli jeszcze mnie nie znasz, ja mam na imię Agnieszka i od 17 lat z ogromną przyjemnością pomagam kobietom w tym, aby dobrze czuły się w ubraniach, które na sobie noszą. Pomagam w przeglądzie szafy, również przy zakupach ze mną, czy przy odkrywaniu stylu, jak i mam też taki indywidualny program zmiany wizerunku dla kobiet, 3-miesięczny, który jest jedynym w Polsce takim programem i został on uznany za bestseller roku 2018 przez Low Business Quality, gdzie krok po kroku przechodzimy z kobietami pełną zmianę wizerunku. Jestem również autorką książki Stylowa Królowa, jak i autorką podcastu Sekrety Wizerunku. I bardzo często, kiedy rozmawiam z Wami, czy piszecie też do mnie wiadomości prywatnej, czy podczas konsultacji telefonicznej, pytacie o szkolenie dla osobistej stylistki. Jednym z pytań, które się bardzo często pojawia, jest takie pytanie, kiedy właśnie mówicie o tym, że Agnieszka, ale kiedy ja zgłoszę się do Ciebie na szkolenie dla osobistej stylistki, to czy ja już muszę posiadać wcześniej jakąś wiedzę, czy ja muszę po prostu się jakoś przygotować do tego szkolenia? Jak to wygląda? Nie musisz absolutnie przygotowywać się wcześniej, czy szukać po prostu wiedzy na temat stylizacji mody, zanim zaczniemy szkolenie dla osobistej stylistki, czy zanim się po prostu do mnie zgłosisz, dlatego że to szkolenie jest tak skonstruowane, żeby przekazało Ci całą niezbędną wiedzę do pracy, do startu w pracy jako osobista stylistka. Powiem Ci też na moim przykładzie, bo kiedy ja 17 lat temu zaczynałam edukować się, szkolić na osobistą stylistkę i wtedy jeszcze też na wizażystkę, to była pierwsza szkoła roczna, to już w czasie tej szkoły, nie mając kompletnie wiedzy, kiedy zgłaszałam się tam i po prostu zaczęłam tą edukację, to w czasie tego roku, kiedy właśnie cały czas się uczyłam i szkoliłam na stylistkę, to zgłosiłam się do konkursu ogólnopolskiego makijażu i stylizacji w Polsce. Było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, kiedy do niego się dostałam, a kiedy po prostu z 60 osób wybranych z całej Polsce na scenie głównej wykonywałyśmy makijaże do stylizacji, którą wcześniej też sama jakby wymyśliłam i została uszyta przez krawcową. Po prostu wygrałam ten konkurs i zdobyłam Mistrzostwo Polski w makijażu i stylizacji haute couture. Także sama widzisz, że jeśli zgłaszasz się na szkolenie, czy jeśli zaczynasz się edukować, nie musisz mieć na początku tej wiedzy, dlatego właśnie po to zgłaszasz się na szkolenie, żeby się tego nauczyć. Kolejne pytanie, które też bardzo często zadajecie, to pytacie o to, czy otrzymacie certyfikat po szkoleniu i jak wygląda przebieg całego szkolenia. Okej, no to słuchajcie, najpierw umawiamy się na taką wstępną rozmowę, na bezpłatną konsultację, do której link też znajdziesz w opisie tego filmu, po to, aby mogła Ci poznać lepiej, po to, żebyś mogła mnie dopytać, jeszcze zapytać, żebyś mogła rozwiać swoje wątpliwości, jeśli jeszcze się nad tym zastanawiasz, po prostu myślisz o tym, czy to jest praca dla Ciebie i potrzebujesz ze mną indywidualnie porozmawiać, to oczywiście jest taka możliwość jak najbardziej. Także zaczynamy od takiej rozmowy telefonicznej. Następnie uzgadniamy termin szkolenia, jak i również też miejsce szkolenia. Spotykamy się i zaczynamy szkolenie. Szkolenie trwa jeden dzień i w tym jednym dniu otrzymujesz wszystkie niezbędne narzędzia do tego, żeby rozpocząć pracę osobistej stylistki, gdzie między innymi ja przekazuję Tobie też właśnie taką wiedzę, jak zacząć. To jest też częste pytanie, które zadajecie. Ale szkolenie zaczynamy najpierw właśnie od szkolenia takiego teoretycznego, gdzie jest to podzielone na
dwie części, ta teoria. W pierwszej części otrzymujesz niezbędną wiedzę ze stylizacji, tak? Jak w ogóle pracować z klientką, jak przeprowadzać ją przez proces zmiany wizerunkowej, jak dobierać dla niej ubrania, jak w ogóle też rozmawiać z klientką, tak? Tak, żeby poczuła się zaopiekowana, żeby poczuła się wyjątkowo. Jakby to jest ta pierwsza część. Druga część to jest część taka biznesowa, czyli właśnie jak zacząć pracę jak osobista stylistka, jak sobie z tym poradzić, jak trafić do konkretnych klientek, z którymi Ty chcesz pracować, tak? Jak w ogóle rozmawiać też z klientką. To jest taka część, której mi na przykład podczas moich wcześniejszych szkoleń brakowało. Dlatego ja stworzyłam takie kompletne szkolenie, w którym otrzymujesz tak naprawdę wszystko na tacy. Wystarczy tylko zacząć z tym pracować i wykorzystywać to wszystko, co Ci przekażę na tym szkoleniu. Następnie trzecia część szkolenia to jest szkolenie praktyczne, gdzie tutaj są bardzo duże emocje i wiem, że dziewczyny uwielbiają tą część szkolenia, ja również bardzo, dlatego że no tu już jest taka praktyka, czyli to, co wcześniej się dowiedziałaś i zastosowujesz to teraz właśnie na klientce, na modelce, która również jest z nami na szkoleniu najczęściej. I wtedy po prostu pracujemy. Dobierasz dla niej ubrania pod względem typu sylwetki kolorystycznego, pod względem upodobań klientki i pokazuję Ci, jak zacząć z nią też pracować. I po prostu praktykujemy tutaj już część trzecią w sklepach. Po przejściu całego dnia też szkolenia otrzymujesz certyfikat po 2 tygodniach, gdzie ja mobilizuję Ciebie do tego, żeby już w czasie tych 2 tygodni zacząć pracę jako osobista stylistka. To szkolenie tak skonstruowałam, żebyś po prostu nie miała wyjścia nie pracować dalej w tym zawodzie. To ma na celu, żebym ja Cię jeszcze bardziej zmotywowała do tego, żeby już zacząć pracę od razu po szkoleniu. Po prostu. I po takim szkoleniu dziewczyny też otrzymują ode mnie dodatkowe szkolenie, taki kurs online, jak wykonywać zdjęcia flat lay, jak układać kompozycję z ubrań do zdjęć, tak żeby poprzez media społecznościowe zainteresować swoim też stylem i tym, co robisz, czyli zajęciem jako osobista stylistka, pokazać, jak Ty to pięknie też przekazujesz, również poprzez zdjęcia i kompozycje, które już tworzysz na zdjęciach i pokazujesz swoją pracę. Także wiem, że to również moje kursantki bardzo sobie cenią, doceniają i z tego szkolenia też bardzo korzystają. Kolejne pytanie. Agnieszka, co jeśli po skończeniu takiego szkolenia dla osobistej stylistki u Ciebie będę miała kolejne pytania, które pojawią się podczas mojej pracy? Moja odpowiedź jest taka, że właśnie po to stworzyłam też taki dodatkowy mentoring poszkoleniowy, czyli taką opiekę poszkoleniową, gdzie możesz ją wykorzystać dla siebie. Ja, kiedy przypomnę sobie szkolenia, które też wcześniej skończyłam ze stylizacji, nie było czegoś takiego i bardzo mi tego brakowało, dlatego że jak zaczęłam pracę jako osobista stylistka, to tak naprawdę, jeśli zaczynasz wdrażać to, co się nauczyłaś, jeszcze gdzieś pojawiają się dodatkowe pytania, na które tak naprawdę nie masz odpowiedzi i musisz dochodzić do tego samodzielnie, bo nie masz już się kogo dopytać, kogo zapytać, tak? Tutaj nie ma takiej sytuacji, dlatego że otrzymujesz właśnie ode mnie taki mentoring poszkoleniowy, czyli 2 godziny dodatkowej konsultacji telefonicznej, gdzie możesz dopytać jeszcze to, czego po prostu gdzieś tam nie będziesz wiedziała po drodze, co wyjdzie dopiero w trakcie pracy. I to też bardzo cenią sobie moje kursantki. Kolejne pytanie jako wątpliwości, które pojawiają się u Was, to jest: Agnieszka, czy warto zmieniać pracę, jeśli teraz zajmuję się zupełnie czym innym? I podam Ci też mój przykład i oczywiście przykład jednej z moich kursantek. Ja, kiedy zaczynałam
pracę w ogóle jako osobista stylistka, wizażystka jeszcze też na początku. Wcześniej też skończyłam szkołę kosmetyczną, w ogóle szkołę sekretarek, także ja wiedziałam, że ja sekretarką nie będę. Natomiast kiedy ją zaczęłam, z racji tego, że jestem sumienna i ambitna, to po prostu ją skończyłam. Jednocześnie też wiedząc, że ja tego wykonywać nie będę, ja tego robić nie będę, bo byłam cały czas na etapie poszukiwania samej siebie i tego, co chciałabym w życiu robić. I po drodze zaczęło się to gdzieś tam krok po kroku odkrywać. Także widzisz, jestem w tym miejscu teraz, w którym jestem. Jestem szczęśliwa, uwielbiam to, co robię. I nie zamieniłabym tej pracy na inną po prostu, bo wiem, że mi daje satysfakcję to, że ja też pomagam innym. Mało tego, jak widzę, jak się kobiety zmieniają, które najczęściej korzystają z mojej pomocy, oczywiście mężczyźni też, natomiast tych kobiet jest o wiele więcej, to daje mi kolejną radość do tego, że i utwierdza mnie w tym, że ja dobrze zrobiłam. Tak, otrzymuję kolejną, wiecie, jakąś opinię po przeglądzie szafy czy po zakupach. To wczoraj też taką jedną otrzymałam, to po prostu się wzruszyłam. Bardzo. Ja jestem bardzo w ogóle wrażliwa, także ja zawsze się bardzo, bardzo wzruszam takimi rzeczami. Natomiast też biorąc przykład jednej z moich kursantek, też Agnieszki i mojej imienniczki, Agnieszka w ogóle zgłosiła się do mnie na początku, gdzie my pracowałyśmy nad jej wizerunkiem, czyli nad stylizacją tutaj u niej samej, nad doborem ubrań, nad odkrywaniem stylu i też tutaj były zakupy i nauka takiego makijażu codziennego, gdzie Agnieszka właśnie przeszła ze mną taką pełną zmianę wizerunku i pracowała w ogóle zupełnie gdzie indziej, niż miałoby to wskazywać na to, że no tutaj będzie też dążyła do tego, żeby zostać osobistą stylistką. Oczywiście zajęło jej to też czas, no bo wiadomo, też sobie trzeba dać trochę czasu na to, żeby tak naprawdę poczuć, czy to jest dla Ciebie. No i Agnieszka później powiedziała mi po skończeniu naszego całego procesu zmiany wizerunku, że ona też myśli o tym, żeby pracować tak jak ja, bo bardzo jej się to spodobało. Bardzo spodobało jej się dbanie o siebie i właśnie to dobre samopoczucie, które mogła sobie dać. Bo ubrania są też takim wspaniałym narzędziem do tego, żeby właśnie dawać to dobre samopoczucie innym i sobie, tak, żeby wykorzystywać to jak najbardziej, dlatego że te zmiany stylizacyjne, które zaczniemy wprowadzać do naszego życia, które gdzieś tam są głęboko w nas, zaczynają pociągać w naszym życiu kolejne zmiany na lepsze. Po prostu. No i Agnieszka jest dzisiaj już osobistą stylistką, już pracuje i ma swoich pierwszych klientów. Zresztą też tutaj za chwilę na końcu tego wideo pokażę Ci opinię kursantek. To będzie jedna z nich, także tutaj jakby oczywiście jeśli kochasz modę, ubrania, pracę z ludźmi, to jest po prostu wymarzona praca dla Ciebie. I ostatnie pytanie, czy po tym szkoleniu będę gotowa do pracy jako osobista stylistka? I w dużej części też odpowiedziałam już wcześniej na to pytanie. Oczywiście, że tak, dlatego że to szkolenie jest skonstruowane tak, żebyś tylko po prostu zaczęła korzystać z narzędzi, które otrzymasz na szkoleniu i zaczęła jak najszybciej pracę jako osobista stylistka i ja do tego również jak najbardziej Cię będę motywować, będę z Tobą, otrzymasz mentoring poszkoleniowy, dwugodzinny telefoniczny, który możesz zawsze w każdej chwili wykorzystać, nie jesteś sama. Jest takie piękne powiedzenie, że ubrania nic nie znaczą, dopóki ktoś w nich nie zamieszka. I Twoim zadaniem jako osobistej stylistki jest dać drugiej osobie dobre samopoczucie, komfort każdego dnia, bez takiego napięcia, nie mam się w co ubrać i bez zbędnego stresu i dopasować jak najbardziej ubrania do osoby, której pomagasz, z którą Cię spotkasz, która też poprosi Cię o pomoc, dlatego że w różnych momentach życia może potrzebować
co innego. I Twoim zadaniem jako osobistej stylistki jest właśnie się tego dowiedzieć, to odnaleźć i sprawić, żeby druga osoba miała radość z tego, jak się czuje, jak wygląda każdego dnia. Jeśli zależy Ci na tym, żeby uszczęśliwiać innych poprzez ubrania, które dla nich dobierzesz, jeśli zależy Ci na tym, żeby nauczyć się rozwiązywać w 100% problem swojego klienta, a nie tylko tu i teraz, jeśli zależy Ci też na tym, żeby jak najbardziej korzystnie wykorzystać wiedzę też, którą otrzymasz, zapraszam Cię serdecznie na szkolenie dla osobistej stylistki. Umów się ze mną na taką wstępną rozmowę, gdzie będziemy mogły się poznać. Ja zobaczę, czy będę mogła Ci pomóc, czy sprawdzić, czy to szkolenie jest dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację ze mną, do której link znajdziesz w opisie tego filmu. Tutaj po bokach pojawią się dwa filmy z referencjami moich kursantek, do których oczywiście serdecznie Cię zapraszam do ich obejrzenia. No i co? Subskrybuj mój kanał, zostań ze mną. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!